Do świetlicy wiejskiej w Lisicach, gmina Dąbie, przybyli przedstawiciele kilku gmin powiatu kolskiego, aby z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim i w obecności radnego sejmiku wielkopolskiego Czesława Cieślaka podpisać umowy o dofinansowanie. W związku z kolejną edycją konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, gmina Kościelec uzyskała dofinansowanie na wnioskowaną inwestycję, to jest przedsięwzięcie pod nazwą Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka. Wielkopolska Nowa Wsi to program, który realizujemy od kilkunastu lat. To jest 13. edycja konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, jeden z trzech konkursów dotacyjnych w ramach właśnie Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Ale konkurs, który cieszy się największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o ilość składanych wniosków i o ilość zrealizowanych projektów. Mówię o tym dlatego, że to jest taki program, z którego czerpiemy satysfakcję również jako samorząd województwa i każdego roku zwiększamy pulę środków na jego realizację. W tym roku również te środki zostały zwiększone, najpierw przy uchwalaniu budżetu, później jeszcze w trakcie. W maju jeszcze powiększyliśmy ten budżet, a więc mamy na ten program ponad 10 milionów złotych, z czego, tak jak powiedziałem, najbardziej cieszący się zainteresowaniem to jest konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś. 178 projektów w całym województwie wielkopolskim, natomiast na terenie powiatu kolskiego jest to 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania do prawie 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie zwiększyliśmy na projekt do 70 tysięcy złotych po tym, jak poszły wszystkie koszty w górę. No myślę, że Państwo o tym wiecie, że jakoś szczególnie o tym nie muszę mówić. Ale te środki integrują, te środki też wyzwalają inicjatywy i te środki pozwalają na chociaż niewielką, ale zmianę pokoleniową, ale także zmianę wizerunkową polskiej wsi. No i przede wszystkim angażują ludzi do tego, żeby właśnie sami chcieli, bo nic, sama manna nie wpadnie nam na talerz, o wszystko trzeba jednak zacząć ubiegać się. I za te inicjatywy władzom tutaj będącym na tę salę, a więc wszystkim wójtom, burmistrzom należy, a także bezpośrednim beneficjentom należy podziękować, żeście chcieli sięgnąć po te pieniądze. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 tysięcy złotych. W ramach pozyskanych środków powstanie miejsce umożliwiające aktywne spędzanie czasu dla dzieci i młodzieży z perspektywą jego rozbudowy. Umowę podpisał wójt gminy Dariusz Ostrowski oraz skarbnik gminy Beata Wawrzyniak. Na spotkaniu obecni byli również radny Tomasz Rozmarynowski i sołtys sołectwa Łęka Janusz Świątek.